No i teraz Damian. Ten ostatnio świetnie, daleko i teraz też. I obejmuje prowadzenie prawdopodobnie. Ależ Słoweńcy dziś fruwają. W Sapporo dali popis, no ale tam ścigali się z nie najmocniejszym garniturem rywali, oględnie rzecz ujmując, ale dziś są właściwie, wyjąwszy Norwegów, i to nie wszystkich, bo nie wszyscy przecież w ścisłej czołówce się plasują, wyjąwszy Morgensterna, Schlierenzauera, są wszyscy najmocniejsi. A oni dziś latają jak natchnieni. 150,5 metrów Jerneya Damiana. I w jak fantastycznym stylu. Leciał fantastycznie. Przy lądowaniu może drobny problem. Może można było mieć do tego zastrzeżenia, choć chyba nie aż tak duże jak sędziowie ze Szwecji czy Norwegii, którzy przyznali po 17 i 17,5 punktu. Jerney Damian obejmuje w tym momencie prowadzenie, wyprzedza Roberta Krańca. Prawie identyczna